Cześć, siemano. Witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rotacji czarów druida. O tym, w jakiej sytuacji jaka rotacja jest najbardziej optymalna, pokażę wam, w jakiej kolejności czarów ja używam i według mnie jest to najbardziej optymalna i sensowna rotacja, aczkolwiek zawsze możecie dać znać w komentarzach, być może wy macie własną, która będzie działać nawet lepiej. Nikt nie jest nieomylny. Więc zacznijmy sobie od pełnej rotacji czarów na druidzie, czyli w takim wypadku używamy Exevo Terrahur, Exevo Gran Frigohur, używamy sobie runki, przeważnie jakieś Avalanche GFB, zazwyczaj jakaś runa obszarowa, tudzież SD. No i to jest pełna rotacja. Nie musimy tutaj nic kombinować, bo te cooldowny się fajnie spinają. Zaczynamy sobie od Frigohura, potem, bo ma najdłuższy cooldown, rzucamy sobie Terrahura, rzucamy sobie runkę obszarową, rzucamy znowu Terrahura, bo cooldown już się skończył i znów możemy rzucić Frigohura. No i taką rotację możemy powtarzać w kółko i to jest taka pełna z wykorzystaniem wszystkich najmocniejszych dostępnych czarów. Oczywiście rękę obszarową zawsze możemy zastąpić SD-kiem. Wszystko zależy od tego, czy dany potwór jest wrażliwy, czy tam neutralny na lód, ziemię i tak dalej, inne żywioły, tak żeby nam te żywioły naszych czarów odpowiadały. Schody zaczynają się w momencie, kiedy na przykład potwór jest na lód lub na ziemię odporny częściowo lub w całości. O ile jeszcze w przypadku, kiedy ta odporność to jest odporność na lód, jest w miarę łatwo, bo wtedy rzucamy Terrahura, runkę, Terrahura, runkę i tak na przemian w kółko, więc ta rotacja jest bardzo prosta. No to problem zaczyna się wtedy, kiedy nie możemy bić Terrahurów, zostaje nam tak naprawdę lód. Wtedy zaczynamy sobie rotację od Frigo, później trzy razy rzucamy runę, ewentualnie jakiegoś Exori Frigo, bo mamy 8 sekund cooldownu na kolejne Frigo, czyli Frigo, runa, runa, runa i znowu Frigo. No i to jest bolesna rotacja dla druida. No, druid jeśli nie może używać Terrahura, no to traci masę damage'u, bo tak naprawdę zostaje mu bicie głównie z run. No Frigo niestety bije tak naprawdę tylko 5 potworków maksymalnie, no na klacie to nawet 4, także no jest to dosyć bolesne. No i co? To są takie rotacje typowo na hunta, kiedy knight, załóżmy knight stoi z klatą potworów, a my stoimy przy klacie i atakujemy, tak? To są te trzy podstawowe rotacje. Na bossach, jeśli boss jest odporny na ziemię, no to wtedy używamy Frigo, runa, czyli przeważnie jakiś SD-ek. Exori Gran Frigo. Gran Frigo, a nie Max, ponieważ Max zarzuca nam duży cooldown na kolejne spele. Gran Frigo robi relatywnie duży damage, zazwyczaj większy niż runy obszarowe, a czasami nawet SD-ki, a nie nakłada nam dużego cooldownu. Znowu runa i znowu Frigohur. Także jeszcze raz Frigohur, runa, Exori Gran Frigo, runa i Frigohur. I dalej, tak samo na bossach, jeśli boss jest odporny na lód, ale na ziemię już nie, no to tu sytuacja jest prosta. Terrahur, runa, Terrahur, runa. Ewentualnie jeśli na przykład nie możemy bić ze zdeków, tylko musimy bić z jakichś innych run typu GFB czy Stone Showery, whatever, no to możemy użyć na przykład Terrahur, Gran, Exori Gran Terra, znowu Terrahur i wtedy dopiero runkę. No i znowu Terrahur i znowu będziemy mieć Exori Gran Terra dostępne. To jest też fajna opcja, ten Exori Gran fajnie działają na magu, na bossach warto ich używać.
No i ostatnia opcja, jak mamy dostępne wszystkie spele, no wtedy zazwyczaj ja nie używam w ogóle runek, tylko używam Exevo Gran Ferigohura, Terahura, Exori Gran Ferigo, znowu Terahura i wtedy mamy znowu Exevo Ferigo, Gran Ferigohura, o tak. Zamotałem się, ale po prostu kasty tych speli to jest kosmos, a wiadomo jak się używa, to nie trzeba wiedzieć czego się używa, wystarczy wiedzieć jak tego używać. Także jeszcze tak szybko, poprawnie. Ferigohur, Terahur, Exori Gran Ferigo lub Tera, w zależności od odporności bossa. Znów Terahur, no i znów Ferigohur. No i to są tak naprawdę rotacje, z których ja korzystam. Generalnie wydaje mi się, że one są takie najbardziej optymalne, bo to jest po prostu tak, zazębiają się cooldowny różnych czarów i run między sobą, że w takich kolejności możemy ich sobie spokojnie używać. No ale i przede wszystkim to, której rotacji akurat powinniśmy używać, zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie odporności ma potwór czy boss, na którego tych czarów używamy. No bo wiadomo, jeśli coś jest bardzo odporne na lód, no to te wszystkie lodowe czary nie mają sensu. No i to samo tyczy się ziemi. Dlaczego tutaj nigdzie nie podaję UE-ka? Z prostego powodu. UE ma 60 sekund cooldownu i po użyciu UE-ka dostajemy bardzo duży cooldown na kolejny czar. To są 4 sekundy, czyli tak jakby tracimy dwie kolejne tury. Dlatego ja polecam UE używać dopiero w momencie, jak chcemy, jak klata nam na przykład pada i chcemy ją szybko dobić, no to wtedy używamy UE-ka, żeby nie tracić czasu, nie tracić kolejnych tur. No bo jak użyjemy na początku lub w trakcie klaty UE-ka, no to tracimy dwie kolejne tury, co jest bez sensu, bo ten damage z UE-ka nie zawsze jest po prostu warty i adekwatny do tego, ile zasobów tracimy używając go. Także jeśli chodzi o rotację czarów na druidzie, no nie jest jakoś mega skomplikowana sprawa. Jak się przyzwyczajicie, później robicie to już automatycznie, aczkolwiek mi też się często zdarza gdzieś tam pomylić. W ferworze walki to jest, myślę, normalne, zwłaszcza, że jeszcze w międzyczasie musimy leczyć siebie, leczyć team i tak dalej, więc generalnie w trakcie hunta dużo się dzieje. Klawisz zawsze może się omknąć, że tak powiem. No i tak naprawdę w tym filmiku to jest wszystko. To jest cała tutaj teoria, jeśli chodzi o rotację czarów druida. Tak jak mówiłem do początku filmiku, jeśli macie jakieś sugestie co do rotacji, którą ja wam podaję, no to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Oczywiście jeśli filmik wam się przydał albo chociaż troszeczkę podobał, no to zostawcie łapę w górę. No i jeśli jesteście ciekawi, co tam wujek jeszcze ciekawego ma wam do powiedzenia, no to pamiętajcie, by subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co się pojawi na nim w przyszłości. I na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i powodzenia na huntach. Cześć!